Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego szóstego modułu kursu Zabezpieczenia techniczne oraz dozór sygnałów z urządzeń i systemów alarmowych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Z podziałem na strefy ochronne spotkałeś się już w module czwartym podział na strefy, lecz nieco inne obowiązuje również przy ochronie informacji niejawnych. W tym przypadku tworzy się następujące strefy ochronne: Strefa ochronna trzecia obejmuje pomieszczenie lub obszar wymagający wyraźnego określenia granic, w obrębie których jest możliwe kontrolowanie osób i pojazdów. Strefa ochronna druga obejmuje pomieszczenie lub obszar, w którym informacje niejawne o klauzuli poufne lub wyższej są przetwarzane w taki sposób, że wstęp do tego pomieszczenia lub obszaru nie umożliwia uzyskania bezpośredniego dostępu do tych informacji. Pomieszczenie lub obszar spełniają następujące wymagania: wyraźnie określone i zabezpieczone granice, wprowadzony system kontroli dostępu, zezwalający na wstęp osób, które posiadają odpowiednie uprawnienie do dostępu do informacji niejawnych, w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy lub pełnienia służby albo wykonywania czynności zleconych. W przypadku konieczności wstępu osób innych niż te, o których mowa wyżej, zapewnia się nadzór osoby uprawnionej lub równoważne mechanizmy kontrolne. Wstęp możliwy jest wyłącznie ze strefy ochronnej. Strefa ochronna pierwsza obejmuje pomieszczenie lub obszar, w których informacje niejawne o klauzuli poufne lub wyższej są przetwarzane w taki sposób, że wstęp do tego pomieszczenia lub obszaru umożliwia uzyskanie bezpośredniego dostępu do tych informacji. W odróżnieniu od strefy drugiej pomieszczenie lub obszar w strefie pierwszej musi dodatkowo posiadać wyraźnie wskazaną w planie ochrony najwyższą klauzulę tajności przetwarzanych informacji niejawnych oraz w przypadku konieczności wstępu osób, które nie posiadają odpowiednich uprawnień, do dostępu do informacji niejawnych w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy lub pełnienia służby albo wykonywania czynności zleconych. Przetwarzane informacje niejawne zabezpiecza się przed możliwością dostępu do nich tych innych osób oraz zapewnia się nadzór osoby uprawnionej lub równoważne mechanizmy kontrolne. Specjalna strefa ochronna, umiejscowiona w obrębie strefy ochronnej pierwszej lub strefy ochronnej drugiej, chroniona przed podsłuchem, spełnia dodatkowo następujące wymagania. Strefę wyposaża się w system sygnalizacji włamania i napadu. Strefa pozostaje zamknięta, gdy nikogo w niej nie ma. W przypadku posiedzenia niejawnego, strefa jest chroniona przed wstępem osób nieupoważnionych do udziału w tym posiedzeniu. Strefa podlega regularnym inspekcjom, przeprowadzanym według zaleceń Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służby Kontrwywiadu Wojskowego, nie rzadziej niż raz w roku oraz po każdym nieuprawnionym wejściu do strefy lub podejrzeniu, że takie wejście mogło mieć miejsce. W strefie nie mogą znajdować się linie komunikacyjne, telefony, inne urządzenia komunikacyjne ani sprzęt elektryczny lub elektroniczny, których umieszczenie nie zostało zaakceptowane w sposób określony w procedurach bezpieczeństwa. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.